Nowe ubranko Kuby. Wszystkie lokomotywy grubego zawiadowcy lubiły być czyste, lśniące i błyszczące. Uwielbiały mycie i polerowanie do połysku. Kuba był na malowaniu w warsztacie. Nie posiadał się z radości. Kuba myślał, iż malowanie oznacza, że jest wyjątkowy. Robotnicy malowali i polerowali całymi godzinami. Później z nowym błyszczącym lakierem, lśniącymi mosiężnymi elementami i czarnymi zdobieniami Kuba wrócił do Domkowa. Czyż nie jestem ślicznie czerwony? Pytał innych. Nic dziwnego, że gruby zawiadowca uważa mnie za wyjątkowego. Ale Piotrek martwił się. Nie został pomalowany i nie był czerwony. Czy to oznacza, że gruby zawiadowca nie uważa mnie za wyjątkowego? Zapytał. Wspaniały wygląd nie oznacza bycia naprawdę użytecznym, powiedział stanowczo Tomek. Ale najpierw trzeba być naprawdę użytecznym i wspaniale wyglądać jak ja, powiedział wesoło Kuba. Zanim Tomek zdążył coś dodać, Kuba zamknął oczy i szczęśliwy zasnął. Następnego ranka wszystkie lokomotywy były bardzo zajęte. Piotrek pracował w kopalni. Tomek i Emilka rozwozili pasażerów po bocznych torach. Gabryś ciągnął ekspres. Gruby zawiadowca przyszedł do Kuby. Nakazał mu, by natychmiast pojechał do Piotrka do kopalni. Wagony z węglem muszą dotrzeć do Rybkowa przed wypłynięciem statku, dlatego żadnego ociągania, powiedział. Dobrze, proszę pana, powiedział Kuba i od razu wyruszył. Ale Kuba nie pojechał prosto do kopalni. Postanowił przejechać się wzdłuż kanału. Dzięki temu będzie mógł się metr po metrze przeglądać w wodzie. Cudownie, sapnął. Kuba zapomniał, co powiedział gruby zawiadowca. W składzie węgla Piotrek pracował z całych sił. Ale zaczynało brakować mu czasu. Rząd wagonów z węglem coraz bardziej się wydłużał, a kierownik składu robił się coraz bardziej zły. Gdzie się podziewa Kuba? Kuba nadal dobrze się bawił. Ale nie miał z kim tego dzielić. Dlatego skierował się do Studzienkowa. Ale kiedy Kuba wjeżdżał na stację, Gabryś z ekspresem już odjeżdżał. Nie było tam żadnych pasażerów. A niech to, powiedział Kuba, był zawiedziony i wyjechał ze stacji. Kuba skierował się prosto na linie boczne. Kuba zobaczył Tomka. Spójrz na mnie, sapnął. Czyż nie wyglądam wspaniale? Powinieneś być w pracy, zawołał Tomek. Ale Kuba nie słuchał Tomka. Kubie podobało się bycie Kubą. Piotrkowi nie podobało się bycie Piotrkiem. Bardzo się starał, ale wagony były niegrzeczne. Biedny Piotrek był u kresu sił. Co teraz będzie z dostawą? Zawołał kierownik składu węgla. Kiedy Kuba przyjechał do kopalni, było późne popołudnie. Piotrek był zły. Kierownik składu też. Żeby nadrobić stracony czas, powiedział, musisz zabrać do portu bardzo wiele wagonów. Kuba bardzo się ucieszył. W porcie zawsze było pełno lokomotyw i ludzi. To dobre miejsce, by się pokazać, powiedział. Wagony są bardzo niegrzeczne, ostrzegł go Piotrek. Ale Kuba nie słuchał. Kuba ruszył, już nie mogąc się doczekać, żeby się pokazać. Ale wagony były bardziej nieznośne niż kiedykolwiek.
trzęsły się i kołysały. Zderzały i obijały. Buzia Kuby wkrótce była cała w sadzy. Podczas zjazdu ze wzgórza wagony kręciły się i chichotały. Kuba musiał gwałtownie zahamować. Węgiel wypadł z wagonów i wylądował na Kubie. Kuba był zły i z całej siły szturchnął wagony. Wypadło z nich jeszcze więcej węgla. Teraz Kuba już nie chciał, by go widziano. Jeszcze nigdy nie był tak brudny. Ale w drodze do portu ciągle mijał swoich przyjaciół. Minął Emilkę i Edka i Tomka. Tomek pomyślał, że jedyne, co Kuba ma jeszcze czerwonego, to jego buzia. Kuba wtoczył się do Rybkowa. Miał nadzieję, że nikt go nie zobaczy. Ale w porcie był Gabryś z ekspresem. Nie wierzył własnym oczom. Pomyślał, że Kuba jest najbardziej usmoloną, umorusaną, zakurzoną, brudną lokomotywą, jaką kiedykolwiek widział. Piotrek bezpiecznie dotarł z ostatnimi wagonami. Podoba mi się twoje nowe ubranko, sapnął wesoło. Wyglądasz wspaniale. Kuba wiedział, że powinien był słuchać i już nie czuł się wspaniale. Ale po raz pierwszy tego dnia Kuba słyszał wyraźnie. Słyszał, jak wagony się z niego śmieją. I choć było mu głupio, nawet Kuba musiał się uśmiechnąć.